i Maria zawsze dziewica. W Zielonej Górze 31-letni mężczyzna ściął przydrożny krzyż. Sprawcy grożą zarzuty z artykułu mówiącego o obrazie uczuć religijnych. W Szczecinie doszło do pobicia księdza i dewastacji kościoła. 33-letni mężczyzna trafił do aresztu. Grożą mu 2 lata więzienia. W Gdańsku zniszczona została przydrożna kapliczka. Niestety sprawcy podobnych aktów wandalizmu często pozostają bezkarni. Nie bądź obojętny, reaguj. Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Zadzwoń 536 608 673. Bardzo dziękuję za to, że Państwo wspieracie Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dziękuję naszym ofiarodawcom z Warszawy. Wśród nich są m.in. pani Barbara Błażejewska-Pruszyn, Marietta Borcz, Barbara i Mirosław Borowscy, Urszula i Franciszek Brykowie, Sylwia i Józef Brzezińscy, Leokadia Brzezińska, Wawrzyniec Janusz Budkowski oraz Danuta Bukowska. Bardzo Państwu dziękujemy za pamięć o Radiu Maryja i Telewizji Trwam. My Wam odwdzięczamy się modlitwą. Szczęść Boże Państwu. Uwaga dzieci! W najbliższym programie każdy maluch, kto potrafi, będziemy robić sieć. Będzie potrzebna kartka papieru i nożyczki. Program Każdy Maluch, kto potrafi rozwija zdolności manualne, a także wyobraźnię dzieci. Każdy maluch, kto potrafi. Dziś o godzinie 19.30. Co zrobicie z tymi konserwami, gdy już je zapakujecie? Pójdziemy z wózkiem do schroniska i je tam zostawimy. Tyle pracy, a nikt nie będzie wiedział, że to my. Byłoby miło, gdyby wiedzieli, komu podziękować. Może zorganizujemy ceremonię przekazania konserw? Już to widzę. Będą balony i hot dogi. Chyba ceremonia to przesada. Co? Ale piknik, to byłoby coś. Byłyby gry i zabawy i wielki transparent z napisem Dzień konserw Ani i Zaka. Chyba Zaka i Ani. Nie sądzę. Według mnie szczodrość nie polega jedynie na przekazywaniu darów. Hojność serca również jest ważna. Opowieść o szczodrości to kolejna z opowieści z Księgi Cnót w środę o 19.30. Grudnia, wspomnienie świętego Jana, apostoła i ewangelisty. Jan urodził się w Betsajdzie jako syn Zebedeusza i Salome. Był młodszym bratem świętego Jakuba starszego. Według Ewangelii był rybakiem nad Jeziorem Galilejskim. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze świętym Piotrem i świętym Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Był najmłodszym z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. O zamożności Jana świadczy to, że miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana. Dzięki temu być może mógł wprowadzić Piotra na podwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas przemienienia na górze Tabor, przy wskrzeszeniu córki Jaira, w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zainteresowanie losami świętego Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Święty papiasz, święty Polikarp szczycą się nawet tym, że byli uczniami świętego Jana. Podają nam pewne cenne szczegóły z późniejszych jego lat. Podobnie święty Ireneusz przekazał nam zaczerpnięte z tradycji niektóre wiadomości. Wreszcie także w pismach apokryficznych znajdujemy o życiu świętego okruchy prawdy. Z tych wszystkich źródeł wynika, że święty Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej,
albo jej w pobliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą mu Chrystus powierzył opiekę. Ewangelię napisał święty Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił z Pełji do Efezu. Miał w ręku Ewangelię synoptyków Mateusza, Marka i Łukasza, dlatego jako naoczny świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza tego, co już napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami opuszczonymi. Nigdzie wprawdzie nie podaje swojego podpisu wprost, ale podaje go pośrednio, kiedy pisze na wstępie: i oglądaliśmy Jego chwałę. W pierwszym zaś swoim liście napisze jeszcze dobitniej: to wam oznajmiamy, co było na początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Zna Ewangelię świętego Jana święty Ignacy Męczennik i cytuje ją w swoich listach. Zna ją także również święty Justyn, pisze wprost o świętym Janie jako autorze Ewangelii. Tradycja za symbol słusznie nadała mu orła, gdyż głębią i polotem przewyższył wszystkich ewangelistów. Według podania cesarz Nerwa miał uwolnić świętego Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu, gdzie zmarł niebawem około 98 roku. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną, dlatego podczas dzisiejszej liturgii celebrans nosi białe szaty, a nie jak w przypadku wszystkich pozostałych apostołów, czerwone. Święty Jan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej, a ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem, introligatorów, kopistów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl oraz wdów. W ikonografii święty Jan przedstawiany jest jako stary apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma Świętego. Jan jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy. Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Bywa również błędnie przedstawiany w scenie męczeństwa, zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. Kochane dzieci.